Jak to jest, że reżyserem cały czas się jest, cały czas fotografujesz, cały czas chodzisz, szukasz, nie wiem, plenerów, przegalopowałeś przez tą zieloną górę wszerz i wzdłuż z kierowcą, cały czas zadawałeś pytania. To jest taka natura reżysera, czy to jest natura Radosława Miłolarskiego? Przecież ty cały czas fotografujesz. Nie, nie wiem, czy w ogóle państwo... Dobrze? Mogę tak mówić? Słuchać? Nie wiem, czy w ogóle państwa obchodzi, co ja robię, ale rzeczywiście tęskniłem do tego, przyjadę do Zielonej Góry, bo byłem tu chyba z 50 lat temu, szukając aktorów, nie wiem, przesadam, 30 lat temu szukając aktorów do jakiegoś ze swoich filmów, przyjechałem do tutejszego teatru i co pamiętam, że jakieś ładne miejsce, jak tylko tutaj przyjechałem do was, to w ogóle się dlatego dziękuję za zaproszenie, panie dyrektorze, dziękuję państwu, żeście się po tej szkole zrobiłem parę filmów dokumentalnych, była taka moda wtedy, że Królikiewicz, Kieślowski, filmy dokumentalne, wiecie, to tak się latało z kamerą po zakładach pracy, po tego, że emeryt to biedny, a tamten tam. I to była taka prawda o życiu, prawda o życiu. I nas tak strasznie podniecało, żeby to życie pokazujemy. A potem wymyśliłem serial Jan Serce. Jesteś na stanie, co pamiętasz ten serial? Nie. Nasza klasa.